Wielki Bo. 16 meczów bez wpuszczenia gola. El Matador. 27 bramek. Shaker. 26 bramek. Gipki Rasta. 514 meczów jako kapitan. Chłopaki, jeśli utrzymamy obecną formę... Płatko, wjedziemy do finału Superligi! Nic mnie nie powstrzyma. To znaczy nas. Coś licho trener wygląda. Trenerze, a nie lepiej wrócić do domu i trochę odpocząć? Słucham? Muszę dopilnować waszej formy przed meczem z Technikami. Trenerze, man! Żadnego meczu nie będzie, jeśli się zarazimy. Błagam, nie jest tak źle. Aż się lepie! Gorączka rywalizacji. No dobrze, pójdę się wyleżeć. Tak, tak, świetny pomysł. Tak jest, żaden problem. Trenerze, myślę. Gipki Rasto, przejmiesz stery, dopóki się nie wykuruje. Robi się, trenerze. Dobra, chłopaki, po pierwsze... Wow, zwolnij, Rasto. Nie obejdzie się bez tego. I bez gwizdka. Megafonu, apteczki, zapasowej, rożków, talerzyków, tablicy, maty do jogi i piłeczek. O, tak. I najważniejsze... Tak, szefie? Powodzenia. Rozgrzaliście się? Pora na prawdziwy futbol. Stosik! Tygrysie, podaj! Shakerman, biegnij w pole! Luźny Joe, podanie! Gipki Rasta! Oj, to ja, Matadorze! Nieźle. A teraz skręć bardziej, podnieś ją. Dobrze. I skacz. Dobry piesek, sędziuś. Czy Super Strikers utrzymają pas zwycięstw? Halo! Profesorze! Trener? Źle się czuję. I to bardzo. Potrzebuję czegoś, co postawi mnie na nogi i na murawie. Jestem pewien, że coś się uda. Brawo! No dajesz, kapitanie treneroziomie! Czołem, chłopaki! Trener? Zatkało was? To tymczasowe rozwiązanie autorstwa profesora. Mogę was trenować bez wychodzenia z łóżka. No dobrze. Skoro już wszyscy mnie słuchacie, weźmy się do pracy. Widok 100 razy lepszy niż z linii bocznej. Tak, ściano! Bazar! Tygrysie, skręć nadgarstki i dla lepszej rotacji piłki. Tą nogą to możesz do taksówki wsiąść. El Matadorze, trening się jeszcze nie skończył. Gipki Rasto, podaj do Klausa. Klaus, do El Matadora. Piętą do Shakera. Shaker? Wiem, ogarnę, trenerze. Pięknie.
Panie chłopcy, oby tak dalej, a wygrana z technikali będzie dosłownie pestką. Bez problemu, trenerze Dronoziomie. Jesteśmy w Strajkelendzie, gdzie odbędzie się konferencja prasowa przed jutrzejszą rozgrywką z technikali. Wygląda na to, że plotki nie były ani trochę przesadzone. Nowy bus wyjazdowy technikali jest niesamowity. Co za maszyna! Wow! Doni, ty geniuszu, przeszedłeś sam siebie. Twój luksusowy bus dostaje 10 na 10. Jak się nazywa? Och, możecie go nazwać geniuszem. Ale po co wam coś aż tak ogromnego? To ma być dom z dala od domu. Ma wszystko, czego chłopcom trzeba na wyjeździe. Jestem pewna, że twoim chłopcom trzeba przede wszystkim wygranej z Super Strikers. Jaką masz strategię, Tony? Mamy parę nowych technik. No wiecie, skalibrowaliśmy pewne taktyczne... I słuchajcie, ja przynajmniej raczyłem stawić się na konferencji prasowej. Przepraszam za spóźnienie. Wow! Złapałem chyba jakiegoś wirusa. Podjazdowe, jakie innowacyjne! Przecież tylko przypiął tablet do zwykłego drona. To nie fizyka jądrowa. Ale pomaga uniknąć stania w korkach. No dobrze, przejdźmy do pytań. Trenerze! Co myśli o tym zespół? Gipki Rasto, byłeś dziś nie do zatrzymania. Chyba raczej trenerze Rasto. Tak, krzyczałeś, zrób to, podaj tam, jazda, go! Byłoby naprawdę ciekawie, gdyby trener jeszcze nie wrócił. Niektórzy nie potrafią wziąć na wstrzymanie. Chłopaki, było fajnie, ale trener zasłużył na nasz szacunek i chęć współpracy. Wierzcie mi. Doskonale wie, co robi. Trochę to trwało, ale chyba nieźle już lata. Jestem pod wrażeniem. Hej, nie wierzę, że Superliga zatwierdziła tę zabawkę. Rozmawiałem z zarządem Superligi i to całkowicie legalne. Każdy może tak robić. Niesamowite, nieźle. Toni, geniusz, z ciebie nowinek, masz kram. Szkoda tylko, że ten dywan nie zwija się sam. Tony! Jak tu ciasno! Moje całe ciało! Czemu nie mamy prawdziwych łóżek? Właśnie, Tony! Dlaczego nie możemy spać w hotelu? Dlatego, że gdyby wasza zgraja tu nie spała, przestrzeń wyglądałaby podejrzanie. A gdybym stawił prawdziwe łóżka, nie miałbym miejsca na wszystkie szemrane eksperymenty! Tony! Boli mnie siedzenie! Sypiając w takich warunkach nie mamy żadnych szans na wygraną z Super Strikers! O, litości! Sugerujesz, że wynik ma coś wspólnego z wami? A jak wiecie, chodzi wyłącznie o to, kto stoi za sterami! Rozpocznij mapowanie twarzy. A teraz dopasowanie głosu. Raz, dwa, trzy. Dzień meczowy w Strajkelendzie. Dziwne, że po nocy w luksusowym busie technikali tak kiepsko wyglądają. Cóż, przynajmniej stawili się osobiście. Trener Super Strikers wysługuje się jakimś latającym robotem. No weź, Mac. A może to przyszłość piłki nożnej? Zaraz będzie reliktem przeszłości, Brendo. Mac... Słuchajcie, chłopcy. Niespodzianka! Dziękuję za inspirację, trenerze! Słuchajcie, chłopcy, rozumiem, że nie jest idealnie. Niektórych z was ten dron wręcz irytuje. Może ciutkę. Ale musimy wygrać, więc zapomnijcie o mojej chorobie i tej głośnej, psyczącej maszynie i skupcie się na zagraniu meczu na światowym poziomie. Spotkanie w polu bramki? Ale Super Strikers i tak imponują swoją formą. Tak. To jest futbol na światowym poziomie. Damy radę. Te 8 błędów zniszczyło karierę trenera w Superlidze? Numer 7 rozśmieszyć do łez? 24 pieski, które zmotywują cię do trenowania?
Wygraj własną wyspę, $1 miliard i figurkę El Matadora z czystego złota? Litości! Kto się na to nabiera? Chcesz pozbyć się wyskakujących reklam? No jasne! Nie! Co? I tu cię mam, trenerze. Tak się kończy klikanie w podejrzane reklamy w necie. A teraz przejmijmy kontrolę nad trenerodromem. Pora konkretnie się zabawić. Kipki rastą. Chcę, żeby chłopcy od teraz grali wolniej. O wiele wolniej. Spokojnie, trenerze, jesteś... Wolne podania, wolne biegi, wolna rozgrywka. Zrozumiałeś? Robi się, trenerze. Rozgrywają nas jak chcą. To się nie sprawdza, kapitanie. Chłopaki, musimy ufać trenerowi. Nawet jeśli strategia jest wyjątkowo dziwna. Tak. Aktualizacja systemu. No szybciej, komputerze. Muszę poprowadzić drużynę. North Show i ten wielki. Dawe. Cackacie się z napastnikami. Dawe. Co? Ci kolesie to straszne mięczaki. Nie nazywaj graczy technikali mięczakami. Ale trener sam ich tak zawsze nazywa. Ja tak robię? Naprawdę? Zamiast zmieniać temat, pokażcie, że zasługujecie na miejsce w drużynie. Tak, szefie. Doskonała okazja, by odegrać się na Super Strikers. Bolesny blok ze strony obrońców Super Strikers. Co z nich za brutale? Jak śmiesz, trenerze? Brutale? A twoi zawodnicy? To mięczaki! Mięczaki? Twoi są bandą neandertalczyków. Proszę, nie używaj trudnych słów, których znaczenia nie rozumiem. Sędzia oczywiście zasądził rzut karny. Strzelił Jimperson Jim! No dawaj, komputerze! Dlaczego trener się z tego... Tak jest! Dasz sobie radę, komputerze! Dobry komputerek! Błąd aktualizacji. Toni, jesteś geniuszem, niech każdy pamięta, że świetnie udajesz obsługę klienta. To obsługa klienta? Dzień dobry, dzwoni, żeby zgłosić problem Państwa z moim... Państwa telefon jest dla nas ważny. Proszę czekać. Co za porażka. Co tam się w ogóle działo? Normalnie żal. Spokojnie, chłopaki, trener na pewno ma wytłumaczenie. Wytłumaczenie? Nasze najlepsze strategie skopane. Macie coś do powiedzenia na swoją obronę? Trenerze, te nowe strategie... To lipa, proszę, powiedziałem, to są do kitu. Sorry, dacie. Trenerze. Wygrywamy, Toni! Masz rację, to jeszcze nie koniec. Ale nie jesteś na nas zły, prawda? Mamy rozumieć, że jesteś z nas dumny? Toni nas kocha! To najlepsza przemowa Toniego! I właśnie dlatego to w ogóle nie jest moja wina! Nauczcie się brać odpowiedzialność za swoje czyny! Ma pan rację, trenerze. Poważnie? Wygrana zależy od nas, a podzielona drużyna nigdy nie wygra. Co myślicie, chłopaki? Posłuchajmy trenera i działajmy według jego planu na drugą połowę. No, jak to kapitan. Geniuszu manipulacji z drona, mój drogi Toni. Gdy trener czeka na sygnał, chociaż się nie dodzwoni. Gipki Rasto, co się z tobą dzieje? To się nie sprawdza, kapitanie. Ta choroba to musi być coś poważniejszego. To co mamy robić? Choć trudno mi nie zgadzać się z trenerem, nie mamy innego wyboru.
Czy technikali zwiększą przewagę? Nie, jeśli Shaker ma coś do powiedzenia. Drużyna gospodarzy wraca do gry. Tak, trzymać, chłopaki! Zabójczy strzał El Matadora! Daj spokój, Gipki Rasto. Chyba zapomniałeś, do kogo w tej drużynie należy gwizdek. To niemożliwe. Gipki Rasto schodzi z boiska? Strategia trenera jest niedorzeczna. Ale zdjęcie Gipkiego Rasty? To już szczyt wszystkiego. Czekaj. Że ja? Trener mówi, że jeśli czujesz, że chcesz coś zrobić, to zrób odwrotnie. Dzięki temu technikali będą zdezorientowani. Chcecie biec w lewo? Biegnijcie w prawo. Chcecie podać górą? Pójdźcie dołem. Chcecie skończyć z bzdurami? No raczej. Wracamy. Skrętny tygrys jest na lewym skrzydle? Shaker wygląda na skołowanego. Ściana stoi na pozycji napastnika. I, Brendo? Też to widzę, Mac. El Matador z tyłu w obronie? Co oni odstawiają? Chuck T. Chipperson rusza do akcji. A North Shore biegnie z drugiego końca boiska. Dobra, trochę w prawo. Stój, stój. Naprzód, piesku. Nie chcę już. Tak się bawić nie będziemy, trenerze. Proszę, chłopaki, chyba nie wystawicie mnie w chorobie. To ja. Bez przesady, trenerze. To znaczy, po co ta przemoc wobec siebie? Przepraszam, że przeszkodziłem w grze. Daję wam minutę. Powiedzmy, że przez kontuzję. Hej, trenerze, brawo! Zniszczyłeś własnego drona. Co za głupota! Największą głupotą było to, że się uparłem, bo nie chciałem was zanieść. I zapomniałem, że macie najlepszego lidera wśród was. O, trenerze. Piesku! Doskonale, piesku. Wszystko w twoich rękach, stary. Kapitanie... Trenerze? O, ziom! Przed nami ostatnie 15 minut. Czy Supa Strikers odrobią straty bez trenera, Mac? Nie mają nawet drono trenera, Brendo. Shaker! El Matador! Do dzieła! Tygrysie! Podanie! Luźny Joe! Jeszcze raz! Shaker! Dołem! El Matadorze! Wyciągnij bramkarza! A ty, Klaus, już wiesz, co masz robić. Dałem wam dwubramkową przewagę, a i tak przegraliście. Mam nadzieję, że to koniec trenowania z dronów, Brendo. Dlaczego, ma? Bo trener powinien być nad boiskiem tylko wtedy, kiedy na to zasłużył. Mieli
mieliście rację. Potrzebowałem tylko odrobiny odpoczynku. Wszyscy jesteście chorzy? Nie wszyscy, trenerze. Dzięki personalizowanemu kombinezonowi jestem odporny na te okropne, obrzydliwe zary... Moja piękna burza! Panie Vern! Tu komisja dyscyplinarna Superligi. Panie Vern, wiemy, że pan tu jest. Jeśli pana złapiemy, już nigdy nie będzie pan trenerem. Nie wierzę, że Toni się na to nabrał.